Generalnie był słaby, bo bronił tylko to, co w niego leciało. Jesteście nową drużyną w naszej lidze, ale no start macie wymarzony. Wydaje się, że będziecie numerowanym faworytem do zwycięstwa w całej lidze, bo generalnie nie schodzicie poniżej prawie że dwucyfrowych zwycięstw, jeżeli chodzi o różnicę bramek. Generalnie można powiedzieć, że udaje nam się to. Mamy dość duży skład, tak więc możemy sobie pozwolić, żeby cały mecz praktycznie no, biegać, starać się. Tak? Nikt z nas nie chce odpuścić. Dodatkowo gramy na futbolenie dwa razy w tygodniu, takie nasze gierki, można powiedzieć, tak? Stąd tu zbieraliśmy ludzi, no i dzięki temu też między sobą jesteśmy w jakiś sposób zgrani. Nowy zespół, ale wydaje mi się, że kilka twarzy kojarzę z pierwszej edycji. To chyba nie wszyscy są nowi tutaj, co? Jeżeli chodzi o grę w lidze, nie. Dosyć sporo osób grało wcześniej w różnych drużynach, no tam jedna się posypała, tak, inna nie, no ale stwierdziliśmy, że zrobimy swój zespół. Mieliśmy taki zamiar w poprzedniej edycji, no ale nie wyszło, w tej się udało. Jesteśmy zadowoleni. A mieliście gdzieś tam w głowie, że jesteście na tyle mocną drużyną, że spokojnie moglibyście zagrać w pierwszej lidze od razu? Generalnie no, pojawiały się takie myśli, ale no, też my zostaliśmy przydzieleni do ligi. Tak? Nie wybraliśmy sobie, zostaliśmy przydzieleni, tak więc walczymy o pierwszą, mamy nadzieję, że się uda i wtedy zobaczymy, jak nam będzie szło ewentualnie. No wydaje się, że to te wyjściówki na mecz reprezentacji są już wasze, ale to chyba nie jest najważniejsze i powiedz, to jest takie fajne przetarcie teraz, czy troszeczkę jednak wolelibyście już zacząć z tego wyższego pułapu i grać w pierwszej lidze? Znaczy, z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że możemy jeszcze troszeczkę między sobą się zgrać, tak? No w pierwszej lidze myślę, że byłoby o wiele ciężej. Tak więc tutaj możemy sobie najpierw spróbować, jak będzie, a jeżeli się uda przejść dalej, no to wtedy będziemy walczyć o wyższe cele. Mówisz, że trenujecie. Na ile to wam ułatwia w lepszej grze? To byś radził innym zespołom, żeby przynajmniej raz w tygodniu gdzieś tam się spotkali, nawet tutaj na obiekcie i razem ze sobą pograli? Myślę, że jak najbardziej to nam pomaga, tak? Przede wszystkim też znamy obiekt, tak? Wiemy, gramy podobną piłką, tak? Więc też różnica jest pomiędzy grze na Orliku, a tutaj tymi piłkami większymi, tak więc na pewno dużo to daje, naprawdę. Dzisiaj graliście z Netto, czyli z ekipą naprawdę silną i spokojnie sobie daliście z nimi radę. Gdzieś tam poza początkiem meczu, gdzie no, mieliście trochę trudności, to później już na boisku istnieliście tylko wy. Powiedz, obserwowałeś pewnie inne zespoły, znasz pewnie kilku zawodników z innych zespołów. Jaką drużynę taką stawiasz, że może wam pokrzyżować plany? No bo planem pewnie jest tylko i wyłącznie zwycięstwo w tej lidze. Tak jest. Mamy taką nadzieję, jaką drużynę. Powiem szczerze, w Football Arenę generalnie nie lekceważymy nikogo, tak? Z każdym staramy się zebrać jak najlepszy skład. Przeważnie udaje nam się uzbierać te 9 osób, tak więc gramy dwoma czwórkami. Tak jak dzisiaj to było widać, troszeczkę te czwórki źle żeśmy dobrali, tak? Po pierwszej połowie było bodajże 4-3, przepraszam, dla przeciwników. Zmieniliśmy troszeczkę ustawienie, no i w drugiej połowie było widać efekty tego. To ja wam życzę powodzenia w następnych meczach i coś, zrealizowania celu wygrania ligi. No dziękuję bardzo, na pewno będziemy się starać i mam nadzieję do zobaczenia w pierwszej lidze.